Witam Ciebie tutaj Skillet.pl. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny. Oczywiście zapraszam na streamy, Twitch podany. Da się tym zabić? Dowiesz się zaraz, a na razie akcja ode mnie. Trochę się palę, tutaj gościu kurczę padł. Ale ja się trzymam. Poszedł Grand, ale... Obrażenia spore, ale nikogo. Ładnie. Jak nie wiecie ilu zabiłem, to po prawej... na górze jest. Wszystko jest. I to już właśnie jest za dużo i... Próba ucieczki nieudana. Teraz... Tak, to jest ten pistolecik właśnie. Nie wiem, czy to... I chciało sterować graczy, czy co? A no, to jest jakiś zabawkowy pistolecik. Zobaczcie, jak on go trzyma w ogóle. Paluszkami dwoma. Naprawdę nie wiem, ale jest tak śmieszny. I ciężko jest im zabić naprawdę, bo on tak niewiele zabiera zdrowia, a ma tylko 8 amów w magazynku. No, pierwsze dwie strzały spływam, ale gościu miał niewiele zdrowia i udało mi się go pistolecikiem zabić. Tu jeszcze dodałem dwie akcje ode mnie. W ogóle ten tutaj stał i nie wiem o co chodzi, ale on mnie nie zauważył nawet, przecież on tam patrzył. Cały czas wychodzą. Nie wiem, chyba ładnie plecy udało mi się im zrobić, ale kurde. No, tutaj mnie troszeczkę przyspiesza, bo akurat będzie przerwa jeszcze kawałek. Ale cały czas będzie jedno życie. Tam głowę chyba zobaczyłem jakiegoś. Miotacz ognia się pojawił na mapie i wziąłem go, ale patrzcie, niby nałożył maskę, a tej maski nie ma. Ale chyba zachowuje się jakby była, więc... Ma gra jeszcze takie niewielkie błędy. Tutaj poleciał granat zapalający i nagle to musiał być styl wrogów, patrzcie jakie trafienia lecą. Drugi granat, jeden kill. Drugi kill. Kolejna akcja taka... Jedyna w swoim rodzaju. Szarża z bagnetem. A właściwie to szarże. Teoretycznie wydawało się, że to może być ostatni przeciwnik, ale jeszcze... Jeszcze coś tu będzie, a ja dzięki wam, że jeszcze dotrwaliście dotąd. Zapraszam na kolejne filmiki. No i piona do następnego.